Witam Państwa w kolejnym odcinku Matis Salonu. Proszę Państwa, dzisiaj jest 24 piątek i to jest ostatni dzień, kiedy mogę zrobić w Matisie Edku przegląd do 24. Dzisiaj do 24 mogę jeździć. Muszę to zrobić, muszę to przejechać. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, czy przejdzie. Za chwileczkę jeszcze będę pracował z lampami. Tutaj kupiłem sobie do lamp K2. Mam nadzieję, że troszeczkę zrobi się jaśniej i przejdzie ten przegląd. O ustawienie się nie martwcie, zresztą on sam by to sobie ustawił. Wymienione podzespoły, które Wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że to wystarczy i nie dopatrzy się ktoś tam, coś tam. Tłumik jest niewymieniony, tam jest lekka dziurka, ale on będzie, bo już jest tutaj ze mną, więc lada moment ten tłumik będzie zrobiony. Dobrze, i jeszcze dziś otworzymy sobie taką paczuszkę, która przyjechała. To jest dział gadżety na zlot. Wszystko wożę w takiej torbie, ona się mi już troszeczkę ubrudziła, więc ten biały kolor to jest taki nie bardzo, ale no innych tutaj jakoś nie mogę znaleźć. Zresztą ten napis czarny Matis byłby mało widoczny na czarnym, prawda? Także tutaj to mamy. Dobrze, proszę Państwa, ja za chwileczkę będę robił lampy. Będę jechał na przegląd, zobaczymy jak to wyjdzie. W lato, kiedy robiłem, mówiłem, zobaczymy na ile to starczy i proszę Państwa, tak na 3 miesiące, dobre 3 miesiące. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zrobieniu przeze mnie. Tutaj widać ewidentnie matowo strasznie. Warto to zrobić przed przeglądem, to jest, robi się 3 minuty, a efekt jest, bo proszę zobaczyć. Światła od razu są inne. I wtedy jest więcej tego światła i gość nie marudzi. Za chwilę będę robił przegląd. Proszę Państwa, wracam na piechotę. Matis od razu pojechał do ponownej naprawy, bo nie przeszedł przeglądu. Facet powiedział, że nie podstępuje. Będzie robiony wahacz lewy tylny i będzie przegląd hamulcy przednich. Diagnosta powiedział, że hamulce słabe i nie przepuści. Sprawdził resztę. Tam jest wszystko. Do przodu się nie mógł przyczepić, bo tam jest wszystko tydzień temu nowe. Od maglownica, która miała naprawdę niewielki przebieg, po drążki, końcówki, wahacze, to wszystko tam jest nowe. Więc tam tutaj to nawet nie powiedział ani słowa. Hamulce do przeglądu i wahacz lewy tylny. No i tyle, proszę Państwa. Jeszcze zajrzę do takiego komisu, w którym byłem lato. Jest film z tymi samochodami, co stały, ale widzę, że się mocno pozmieniało. Tu jest głównie komis ciężarowych, ale kilka osobówek stoi. Proszę zobaczyć, już tam tam jest taka BMW 7 Rekin. Dużo dostawczaków, nowych samochodów też, ale zobaczę tylko te najładniejsze, stare modele. Nowe mnie nie interesują. Toyota Supra to chyba jest. Trochę detali jej brakuje, ale ładny. I Oldsmobile. Zaraz zobaczymy. Oldsmobile Omega, 80 rok, 27 900. Nic nie widać.
Odbija się światełko. Trochę jak Wołga ma te światła tylne. No ale piękne, a ta Supra też ładna. Coś dla fanów Mustanga. Chyba ma silnik wyjęty, bo nie widzę. No to jest za remont. Trzeba wracać do domu. Warszawa w prawo. Jeszcze chwilę zostańcie ze mną, bo pokażę to, co dostałem w tej paczce. Niewielka paczka, ale bardzo fajna rzecz. Już mi się ta trochę torebka ubrudziła, ale jest używana, więc nie ma się co dziwić. I teraz wyjmujemy szybciutko tutaj, co tu jest. Już to widać. Proszę Państwa, są to magnesiki. Udało mi się to zrobić w formie takiej z tego naszego plakaciku. Ze względu na obrzeża tutaj ciężko było dobrze zrobić, ale, no ale jest. Także bardzo fajna sprawa. 20 sztuk, jeden dla mnie. I tak to wygląda, sobie będzie się działo na lodówce. Jeszcze w międzyczasie trochę kubków dojechało. Więc tak samo robię tak po 5-6 kubków w ramach tyle, ile budżetu jest, także to wszystko jest robione. Też tak jak mówiłem wcześniej, będę robił tak gdzieś 20 sztuk wszystkiego.